Cześć, słuchajcie, dojechaliśmy na ryby. Wiem, czego zapomniałem. Ciepła herbatka nad wodą nie jest zła. I zestawik gotowy. Zobaczcie, różowiutko. No, widzę, niby zimno, ale gorąco. Ale pierwsze grudniowe branie. Ale się cieszę. No ładnie, zapięty, widzę wszystko dokładnie. Dobra. Damian krzyczy, słyszę jakieś Kasia, Kasia, już myślałam, że go napadli, dlatego wyszłam zobaczyć, co się dzieje. Cześć, słuchajcie, dojechaliśmy na ryby, tak jak obiecaliśmy. Już pewnie wiecie, gdzie jesteśmy. Dokładnie tak, krokodyl, mała Szwecja. To już ostatni film w tym roku z tego zbiornika. Kończymy na tym zbiorniku nasz sezon. Sezon 2020. I co, chyba dopiero tutaj wybierzemy się na wiosnę. A przyjedziemy w przyszłym roku, tak, przez tą wiosnę. Tak. I co? Dzisiaj, Damian, testujemy metodę, tak? Nie, no będziemy na jedną wędkę mieli metodę, ale to normalnie zestawy kartiowe. Okej. Okay. Tylko teraz się zastanawiam, czy stanowisko to, które zawsze właśnie tutaj łowimy, na tym, bo na tym zawsze mieliśmy wędki, nie? No. To akurat tutaj spróbować, bardziej na prawo iść, na głębszą wodę. Patrzcie, w ogóle nie ma lodu. A jak jechaliśmy, to na zbiorniku, który mijaliśmy też po drodze tutaj jadą. Wszystko zamarznięte. No, taki lodzik delikatny był, nie? O, i skończyło się, snow is falling. Tu na szczęście śnieg nie pada, zielono. Pięknie. Jak tam, Damianek, ci idzie? Nie zamarzłeś jeszcze? Nie. Słuchajcie, nie jest tak źle, nie jest zimno. Docelowo ma być dzisiaj 8 stopni. Dobra, muszę stąd iść, bo mnie diesel zagłusza. Docelowo ma być dzisiaj tutaj 8 stopni, słońce, czyli pogoda mega. Wiatr jakiś tam chyba no niesprzyjający nam, Damian coś takiego mówił. Ja nie wiem, nie znam się na wiatrach. W każdym razie no, czuję, że będzie jakaś ryba, mała, przeciętna, ale czuję, że będzie. Co ona? Czemu krzyczysz na nią? Pieski jedzą trawę, bo się nią przeczyszczają. Ten pan nie rozumie potrzeb Airusi, no ale nic. Ważne, że ja rozumiem. Słuchajcie, Damian nas rozłoży, właściwie siebie rozłoży. No i co? No i spróbujemy coś tutaj powalczyć dzisiaj. Trzymajcie za nas kciuki. No właśnie, już Damian przeżywa, że czegoś nie wziął. Co tam nie wziąłeś? Wafterców zalanych Pink Fruit, no ale nic, mamy waftersy normalne. Airusia już tutaj musiała w busiku ze mną chwilkę posiedzieć, bo już jej troszkę odbija na powietrzu. Airusia, za dużo się nawdychałaś tlenu? Za dużo, piesku, co? Pelecik Aller Aqua, 4 mm, tym sypaliśmy, zobaczymy, czy on do metody się nada. Z The Greata Crazy Hemp, bo to jest takie lepiące się, to już można do koszyka dawać, ale... To nam zrobi robotę, nie będziemy musieli babrać tego peletu chyba jakimś tym, liquidem czy czymś tam, żeby to się skleiło, nie? No, nie, no delikatnie to zaraz zrobimy tak, bo ja chcę w koszyku, żeby to opadło na dno. Można tak naprawdę ten sam Crazy Hemp dawać do koszyka, ale nie chcę tego robić, bo to według mnie bardziej latem się sprawdzi niż teraz taką zimową pogodę i przy zimnej wodzie. Do tego dodajemy jeszcze stick mixa z Munch Bitesa. Mamy resztkę. Jeszcze mamy nowe opakowanie, ale tą resztkę tutaj wsypiemy. To już jest delikatnie kleista taka. No, dodamy tutaj wody, to się ładnie nam sklei. Myślę, że mam jeszcze tutaj mikropelet taki, który przyspieszy nam na pewno jakoś pracę. Ach, powąchaj sobie. Fuj! To jest N-Batterik,
nożykiem jakimś niesamowitym daje. No daj spokój. Dam to tutaj, słuchajcie, do metody, żeby to po prostu, bo to jest gotowe. O nie, wychodzę, muszę wyjść, strasznie daje, koniec nagrywania. No dobrze, Damian sobie doda wody troszkę. Nie za dużo, żeby nie przesadzić. Ale woda jest zimna. Jezu, fuj, nie masz jakiegoś mieszadła? Musisz to palcem mieszać? No co za różnica, jak zaraz umyję sobie rękę. Okej. Aj, Rusiu, chodź! Jejku! Aira, nie wchodź do wody! Jak wpadła! Mam nadzieję, że to się wszystko fajnie połączy i taką substancję kleistą troszeczkę nam zrobi tę metodę do koszycia. Sprawdzimy to zaraz przy brzegu. Myślę, że trzeba teraz temu dać z 20 minut, żeby to ładnie napęczniało. I wiem, czego zapomniałem. Nie wziąłem stick mixa Pink Fruitem. Ten, który ostatnio wam pokazywałem. Ale poradzimy sobie. Kulki 18 mm i 14 mm. Kulki 14 wziąłem. Zalewajkę też, którą jeszcze mieliśmy. Wezmę te kulki sobie, słuchajcie, zmielę. W kraszerze. O. I zrobimy sobie sami stick mix. Tak se myślę. I będziemy łapać na Pink Fruita. Popek 14 mm. Popek 14 mm. Mały Ronirik. Co po mnie powtarzasz? To mogę wąchać. Teraz nie wybiegnę z busa. To lubię, ładnie. No to pachnie fajnie. No i jest kolejny. O ja cię. No dawaj. Ten tak chyba bardziej miał. No nie no, fajnie właśnie. Teraz Kasia próbuje swoich sił. A to trzeba dobrze domknąć? No nie no, kręcić. Jak domkniesz, to będzie ci ciężko zakręcić. Od razu kręć. Dobra, słuchajcie, może niech ona walczy. No nie no, to jakoś źle wsypałam. Chyba zaklinowałam te noże. Pomóż mi. Wszystko na różowo, nawet mamy siateczki różowe. PV-kę też hydrospula. Kulek żadnych nie będzie. Takich grubych. Tylko ten miał, co tutaj mamy. Kulka jedna tylko będzie na Ronili. Ale. Ale cukierek Aira. Chciałabyś? No tak, chciałabym. No tak. O no, Jezu. Gdzie? Nie, bo Aira, bo ci się to w brzuszku jeszcze ten źle rozłoży, będziesz wymiotować. Na pewno tak będzie, ale jesteś cieplutki. I montujemy zaraz zestawy i wywozimy. Wódkę trzeba teraz uzbroić. No i 14 mm kuleczka. Zobaczcie, mały hak. Tak będzie ładnie sobie stało. Widać to? No ale mi nie ma, wiesz. Do tego pójdzie ta PV-ka, którą wcześniej przygotowałem. Teraz sobie zbadamy dno. Zobaczymy, gdzie punkty zaznaczyć. I pływamy. Ubrałam się w Damiana kurtkę, co prawda, no ale moja niestety do takich temperatur ujemnych nie jest stworzona. To słońce, no fajnie, że jest, ale nie ogrzewa nas niestety, przynajmniej mnie. Uważam. Damian będzie zmuszony chyba chodzić w bluzie, bo ja tej kurtki już dzisiaj z siebie nie zdejmę. Dobra. Albo za górkę, ale nie, wydaje mi się, że... Ale płytsza woda, ja wiem, czy ryba wyjdzie na płytszą wodę. No trochę się wygrzać do słońca, mi się wydaje, że prędzej. No słonko świeci, już będzie nie? Się zamarzać w 6 metrach. No ale pod spodem głębiej jest ciepła woda, no dobra. Tak? O, coś tam przypatrz, jakieś zarysy są, coś tam. Ryby? A no? Nie, no nie wiem, to może drobnica jakaś być, nie? Chyba, słuchajcie, decyzja zapadła, że jednak zamiast na 4 metrach zostawimy chyba na 6. Na 6, ten normalnie na roli riga postawimy na 6 metrach. Damian myśli, że jednak ta ryba w głębi siedzi. Znaczy wiecie co, no ostatnio jak byliśmy na korzyżniku, to na głębszej ryba była. Przy trzcinach, gdzieś na płytszych tych rejonach, w ogóle nic.
No wiadomo, nie wejdziemy teraz w mózg tej ryby, nie dowiemy się gdzie jest. Po prostu decydujemy się zostawić zestaw na 6 metrach w głębi i tyle. Ciepła herbatka nad wodą nie jest zła. Przynajmniej nie zamarzniemy tak szybko i może coś pokażemy. Zamarzła mi już twarz na dworze. Już chyba nawet dziwnie mówię przez to. Mam wrażenie, że tu mi wszystko zamarzło. Damian, będziesz się chociaż śmiał, obrabiając ten film. Z okazji, że zamarzam, nagram wam teraz Damiana przez okno. Co on tam kombinuje, ciekawe. I zestawik gotowy. Zobaczcie, różowiutko. Pięknie. Ciężarek. Na ciężarek trochę dałem tego syropu. Pink fruita. O, ostrość. Ale jest fajnej jaskrawy. No i jeszcze troszeczkę na kulkę. Poleję. Niech ona się ładnie klei. O. Używam do tego strzykawki, tak. Zwykłej strzykawki. Tu nasz dambelcik jest. To widoczne. No i dobra, można wyrzucać. Właściwie wypłyniemy. Ajda, idź mi stąd. No. I koszyk do metody idzie. Bardzo zimno. Bardzo. Co to mówisz? Że jest bardzo zimno. Bo Damian tak w bluzie latasz i ktoś sobie może pomyśleć, że ciepło, ale nie. Niestety, Damian lata w bluzie, bo ja mu zabrałam kurtkę. Zupkę grzejemy. Bebasty już uruchomione. Czekamy. Chyba chodzi, bo jeszcze plutko już, nie? No. No jeszcze nie jest. Nie no, już się zagrzało trochę. Zestawy wywiezione. Oba. Dwie wędki już tam czekają na branie. No, a zupkę wczoraj ja zrobiłem. Wczoraj? To wczoraj robiłem. Mhm. I teraz ją sobie odgrzewamy. Przedwczoraj nawet. No a słuchajcie, nie jesteśmy sami nad wodą, bo po tamtej stronie ktoś siedzi. Pójdziemy to z karpiowego, któryś z chłopaków. Pójdziemy no, butle mają poza namiotem, więc się chyba dogrzewają ostro w środku, bo butla gazowa taka duża stoi. A no tak, no to pewnie tak, jakiś piecyk no, mają, jakiś nie? Piecyk, no. Skąpują chłopaki co chwilę. Jak na tą porę, to zjemy po roku to dużo. Zjemy to pójdziemy. Zupka. Zupkę, którą zrobiłem, przygotowałem dla mojej żony. No raz w życiu coś mi przygotowałeś. Przestań. No, jak zwykle. Już zaczyna się. Nic nie robi, nikt nic nie przygotowuje. W każdym razie... Zupa dobra. Dużo widać masła i śmietany. Pływa na powierzchni. Dobrze. Na pewno od niej przytyjemy. Na pewno nie zamarzniemy. Nie no, pyszna jest, pyszna. Warzywna. Słonko nam świeci. Cały czas, no pogoda jest fajna pod tym względem, no ale jest zimno na zewnątrz. Bebasto nas dogrzewa. Zjem i idę się przejść na tamten drugi brzeg. Zobaczyć, kto tam siedzi w ogóle. Z czystej ciekawości. Przejdziemy się co w ogóle. Co to za karpiomaniaki tu przyjechały? Tak, taki jak i my. No. Aira, też pójdziesz z nami, prawda? Idziemy się przejść. Obiadek zjedzony, zupka pojedzona. Krótko w brzuszku. No. Musimy teraz iść to spalić. Nie no, żartuję, nie ma co spalać. Idziemy się przejść. Przejdziemy się. Tako. Zobaczymy co i jak. Centralka jest w kieszeni, także jakby coś się działo to... dojdziemy do końca do wyspy. Okej, okay, bo tam kalosz nie wzięłam, a ostatnio jak byliśmy to strasznie mokro było. No, teraz pewnie też tak. Zobaczcie, tutaj siedzą chłopaki też, moczą kije. No tak, bo zimno. Ale poza tym nikogo innego nie ma. Tylko my, karpioświry. Karpioświry? No widzę, niby zimno, ale gorąco. Nie nagrywaj!
ten pies w ogóle się ciebie ani mnie nie słucha. Nas się nikt nie słucha, ani Milanek, ani pies. Mamy przejebane. Krótko mówiąc, sorry, wypipczę to może, ale... Tak, tak, bo to dzieci mogą oglądać. No. 16 mamy? Za 2 minuty będzie. A tam zobaczcie, ktoś przyjechał. Rozbijają się chłopaki. Będą walczyć do jutra. Szybka nocka. My wcześniej byliśmy, ale walczymy na razie. Mają ekstremalnie szybką nockę. No, jeszcze noszą rzeczy jakieś. Pogoda, noc 1 stopień, to tak przy gruncie tutaj będzie z minus 2-3. Już słońce nie daje w oczy przynajmniej. I się uspokoiło, jest trochę mniejszy wiatr. Fajnie, zimowy klimat. Ale jeszcze brakuje nam tej śniegu. Jakby był śnieg, to już było zajebiście. Ja jeszcze w śniegu nie łowiłem, Kasia też, nie? No ale cóż, czekamy. Czekamy. Styczeń, luty, może śnieg jakiś będzie, na pewno jakąś wyprawę sobie zrobimy. Na jaką wodę, to się zobaczy. Damiana olśniło, pokażę wam jeszcze nowość, którą sobie kupił ostatnio. Skąd ty to kupiłeś? Na Ali gdzieś, nie? Na Ali. Na AliExpress, słuchajcie. Wczoraj to do nas przyszło. No, fajna naprawdę lampka. Dobrze zapłaciłem świeci. Zapłaciłem 40 zł za to. Tania przede wszystkim, co mnie cieszy. Montujemy na kamerze, żeby w nocy nagrywać. No. To jest... jakaś VIM, ale to jest ta znana firma taka Ulanzi, która na AliExpress jest znaną firmą i robią Ulanzi. Rzeczy. Tak, Ulanzi robią rzeczy dla elektronikę właśnie do kamer i aparatów, jakieś głośniki, jakieś takie pierdoły. No i słuchajcie, ja wziąłem sobie wersję, gdzie macie zmienne natężenie światła, możecie natężenie zmieniać rolką i barwę. To tak może pokażę wam. Tutaj barwę no, zmieniacie. Widać. Żółta i taka bardzo zimna, niebieska, nawet bym powiedział. Według mnie takie światło będzie najbardziej optymalne. No i natężenie światła. Bardzo mocno, no i dosłownie tak delikatnie. Słuchajcie, za 4 tak. dychy, no myślę, że rewelacja. Nawet w Biedronce takich no nie sprzedają. Zobaczcie, jak fajnie, no dokładnie. Naprawdę, teraz jest jasno to jeszcze, ale w nocy jak będziemy nagrywać i będziemy chcieli coś mówić, to jeżeli będzie nas oślepiało, to... No pokaż kamerę wyżej. Widzicie, twarz ładnie to oświetla i jest dopiero na połowę ustawione. Tak, na połowę, a jest jasno. No. Akumulator wbudowany, ładujecie, tutaj macie port USB. Ten C już. Montuje się na kamerze tutaj u góry, no i kurde, perfekcyjnie. Nie trzeba tą lampką, co mamy na głowach, świecić sobie po oczach, no bo tą sobie włączamy, tam pod różnym kątem możemy kamerę ustawić i ewentualnie do zdjęcia rybę, czy cokolwiek, nie? A jakie to ma natężenie światła, już wam powiem. Ile to w ogóle daje? Tutaj powinno coś być napisane. Nie wiem, Ulanzi jest. Moc robocza 3,7 V, power 6,5 W, 850 lumenów. No to według mnie to jest dość wystarczająco. O tak, dość dużo. No i barwę sobie zmieniacie. Od 3200 do 5600. Bateria 3000 mAh. Light distance, no to 3 do 6 metrów. No to wiadomo, to już kwestia tego, jak się ustawicie. No i tyle. Testujemy chyba, ją. I czarna. No, zobaczymy. Fajna, lekka jest, znaczy lekka. No wiadomo, trochę wagę ma, bo pewnie tutaj jest zbudowany akumulator do tej lampki, ale według mnie dwa pokrętła, bo jeszcze są takie, że się pstryka. Tu pstryka się, żeby barwę zmienić, ale chciałem taką i według mnie to jest lepsze. Chyba 40, nie 40 zł, a 40 chyba 3 czy 44 zł jakoś zapłaciłem za to. Z dostawą już, także...
Fajna lampka przyszła dość szybko. Słuchajcie, mamy rybę. Wylecieliśmy z busa jak wariaci. A ja się od razu zobaczę, cały pewnie urąbany, pewnie widać. W błocie jestem. Wpadłem w rotwodę. No dobra, nie widać, nieważne. Holuj tą rybę. Pozdrawiam cię, bo akurat rozmawialiśmy przez telefon. Brania, ale słyszałeś, jechało. Pink fruj. To widać, że brudny? No widać, że jesteś brudny. W najprzocie może niekoniecznie, ale przed chwilą właśnie ja to widziałam. Wyłącz najczota, bo lampka jest, nie? Aha, okej. Ale pierwsze grudniowe branie. Ale się cieszę. Pierwsze w życiu twoim. No tak, bo w grudniu pierwszy raz łowię. Jezu, jak jest zimno. Ale wystartowałem z busa. No kurczę, najgorzej cały urąbany jest. Bo ty taki jesteś właśnie. Szybki. A byśmy już prawie tosty jedli, już są dobre, już nakładałam, to no, akurat to moja ryba. Wina, że brani było. Jak Damian, samo poczucie? Spoko. O Jezus, jak tu ślisko! No. Tost mi marznie przez tą rybę. Nie no, w ogóle praw. No ale dobrze, że jest, no chociaż ryba. Czułam, że będzie i czułam właśnie, że na owocowo. Czyli no po prostu sprawdził się ten Pink Fruit i nawet zimą, no pod wrażeniem jestem. Naprawdę myślałam, że na słodko to tylko lato. Ronirik. Sztywny, fluorocarbon. No ładnie, zapięty, widzę wszystko dokładnie. Zaraz jej buźkę spryskamy oczywiście. Co Aira, fajna rybka? No powąchaj sobie, zobacz rybkę. Buziaczka daj. O, słodka, co? Lubisz rybki, Aira? Grudniowy karp. Grudniowy karpik. Niektórzy by powiedzieli wigilijny karp, ale nie niektórzy my. Niektórzy by powiedzieli, jesteście szaleni, niepoważni. No. Ale jest zimny, ja cię pierniczę. Pokaż się rybcia. Macie, nic jej nie będzie. Tak, dokładnie. Dobra, Damian. No to co, mamy go, tylko foteczkę zdjęcie. Jeszcze. No. Jest grudniowy kark. Szkoda, że śnieg nie sypał ale na ciebie. Cieszę. Proszę? Szkoda, że śnieg na ciebie nie sypał. Kurczę, jakby był śnieg, to w ogóle by było magia. Ale niestety, no słuchajcie. Jest zimno niesamowicie, ręce to już mi zamarzły. Śnieg jest wszędzie, gdzie nas nie ma. No właśnie. Ale... Ostrożnie się zbliżę, żeby się tu nie poślizgnąć, bo faktycznie się coraz bardziej ślisko robi. No dawaj, płyń może. Płyń i do wiosny. O no, nie w tą stronę! Mieszko! O nie, on się zagubił. Zaraz mu pomożemy. Wybierakiem. Stoi. No schował się. Ale jeszcze żarował, bo ładnie poszedł, nie? Mhm. Branie było kurczę konkret. Prawda. No, teraz już będzie wiedział jak to. Już mi zniknął, nie widzę. Tak, zostawiamy worek, idziemy jeść te zimne tosty. Tak, idziemy zjeść najpierw. No. I chyba sobie zamówimy jakieś jedzenie na wynos, słuchajcie, bo... No, bo takie nam, takie mamy tu apetyty, że po prostu już wszystko żeśmy wyjedli. Drinkujemy oczywiście, delikatnie. Delikatnie, oczywiście. Ale... Po co mówisz? Zaraz nam zarzucą, że... Nie może być jeden film, choć bez alkoholu. No chyba nie może, bo słuchajcie, jest minus jeden stopień i jest nam tak zimno. No. Zaraz zjemy sobie tosty, zamówimy sobie jedzonko jeszcze. Pokaż się. Lampki wyłączę, czekaj. No, zamówimy sobie jedzenie. Nie wiemy jeszcze, co to będzie. Pizza, kebab, takie mamy wybory tutaj. Ja wtedy wywiozę ten zestaw na Pink Fruita. I waham się, czy nie zmienić tego zestawu z metody i też normalny, klasyczny. Chyba tak zrobię. Ale póki co musimy zjeść i skakiwać do auta. Idziemy. Tak jak poprzednio, PVA. Hak jest dalej ostry, także tylko kulkę wymieniłem. I tutaj jeszcze dam syropu na to i na kuleczkę.
i mamy gotowe. Dobra, słuchajcie, Kasia jest w busie. Nie chcę jej wyciągać, bo jest bardzo zimno. Wywiozę ten zestaw, już wam nie będę pokazywał gdzie. Znaczy ten sam punkt co poprzednio, około 130 chyba metrów. Na X-Pilocie mamy zaznaczone, także biorę, łapię i wywożę. Dobra. Kolejna pizza. Zamówiliśmy z oregano pizza. Jaka kolejna? Pierwsza? No, na szmaragdowym jedliśmy też. Aha, no. No. Ale my nie jemy tak często pizzę, rzadko. Nie, no nie. Zazwyczaj jakieś tościki się robi albo coś takiego zdrowszego w sumie, nie? No. A tutaj z gorgonzolą sobie wzięliśmy i oliwkami zaszaliliśmy. Przepraszam, na tłusto. No. Nie no, ja jem kaprikozę. Aha, no. Pomielimy, bo tutaj starczy na jedną pychałkę. Chociaż czekaj, może spróbujmy z tego na początek, co? Jak będzie trzeba, tylko że chyba w nocy nam się później nie będzie chciało tam domielić. No na pewno nam się nie będzie chciało. Na pewno mi się nie będzie chciało, jak będę spała. A myślisz, że zrobimy jeszcze jedno branie, bo to wiesz, nie, czuję, że na tej jednej rybie się skończyło. Mówiłam ci, że czuję jedną rybę i ona już była. No to może nie będę mielił, no, tylko też spróbujemy. Tak myślę. Spróbujemy to, co tutaj jest. Tą grubszą robisz? Tak, tak, no bo do wywózki z rzutu to można by było robić tam tą mniejszą, nie? Ale jak w ten sposób, to wolę, żeby to było takie, wiesz, to się ładnie rozejdzie na dnie, nie? Aj, Runia moja biedna, połóż się, już zjadłaś pizzę z nami. Pieseczek biedny, męczy się na tych rybkach, chyba niewypoczęta jest. No, ona by chciała te pizze, co tam są. Aj, Rusiu, no, będzie cię brzuszył. Jakby ich nie było, to by zasnęła. Nie? Już byś spała, byś przysmaka chciała. A, aj, Rusiu, jesteś zmęczona? Chcesz przysmaka? No. O. No było już tyle przysmaczków. Połóż się, aj, Rusiu. Słuchajcie, wyskakuję z busa. Damian krzyczy, słyszę jakieś Kasia, Kasia, już myślałam, że go napadli, dlatego wyszłam zobaczyć, co się dzieje. A on po prostu ma rybę. Nie wiem, jak on to zrobił, bo centralka była w aucie, ja nic nie słyszałam. Jak w aucie? Ja wziąłem ze sobą ją. Aha, wziąłeś ją ze sobą? Ja poszedłem, byłem przy namiocie u chłopaków tam. Aha. I zaczęło, tylko doszedłem, zapytałem się, co tam u nich. I zaczęło mi jechać. Chłopaki wyszli i mówią, że właśnie przynajmniej kontakt z rybą miałem, bo mówię, że jedną mieliśmy. A oni, u nich nic, spokój. Lód na kołysce. Nie idzie ktoś. Tam ktoś idzie. Tam. Aha, to jakiś taki punkt tu zgromadzeń widzę. Czekaj, ja ją tu jest. Ty, ja już się w ogóle zestresowałam, no przecież nie. Może się to zamykali z Siechnic? Tak, z Siechnic, no. Oregano pizza. My niedawno żeśmy też z Siechnic, ale nie chcieli, nie? Tak, bo, w tej takiej Vivo czy coś. Aha, oregano, tak? I co? Zerwałaś. Szkoda, no ale co? Poszło ci w trzciny, nie szło, żeby ona wyszła. Mimo, że i dałeś... Nie no. Trudno. No i co, Damian? Straciłeś rybę? No, ryba stracona w trzcinach. Nic przyrzegu, no. Za bardzo mi na lewo poszła. A byłem u chłopaków przy namiocie, to biegłem kawał drogi. Fajne te kostki są, bardzo delikatnie ścierają. Widać, jak delikatnie się ściera. Nie wiem, czy to widać. Bardzo. Jest naprawdę bardzo delikatne. O, no jest, teraz jest mega ostre. No. Zestaw wywieziony, ten, który nam się ryba spięła przy brzegu. Kasia sobie leży, odpoczywa. Idę spać. Cieplutko, nie, do 12 powiedziała, że do 12 będzie siedziała, bo dzisiaj długo pospała. Mamy, słuchajcie, teraz godzinę. Jestem jak niedźwiadek. 21:50. No, ale już wszystko jest zamarznięte, wszyściutko. Brzeg zaraz też, ślizgawica jest taka, położyłem łódkę, to mi zaczęła się zaczęła mi zjeżdżać do wody. No. Oglądamy sobie TV. Pięknie tutaj łapie.
i odpoczywamy. Ale ta butelka przezroczysta pięknie świeci. Ja się Damian zastanawiam teraz. Ale pięknie. Jeszcze tego śniegu brakuje. Wszystko zmrożone. Chyba za jakieś śniadanko, za jakąś kawę albo herbatę się zabieramy. No i czekamy, może coś jeszcze się wydarzy. W nocy miałem tą drugą rybę, no ale niestety się zerwała przy brzegu. Ja byłem u chłopaków na tamtym stanowisku. Tylko doszedłem, dosłownie dwa zdania zamieniliśmy ze sobą i branie. I stamtąd zasuwałem, w tym jeszcze było zmrożone wszystko. Bym się prawie to się zabiłem normalnie. No a więc ryba poszła bardzo, bardzo w lewo. No i próbowałem ją potem puszczać, żeby miała trochę luzu. Nie, szła do trzciny i koniec. Nie było opcji, żeby ją wyciągnąć i się zerwała finalnie. No, ale dwa branie zrobiliśmy na Think Fruita. Jestem z tego bardzo zadowolony. W dodatku jedna ryba wyciągnięta w takim okresie. To jest super, super sprawa. Polecam wszystkim, tylko musicie mieć coś ciepłego, żeby się dogrzewać ładnie i tak. I można było spokojnie zasnąć, bo inaczej to nie ma chyba innej opcji. O, i Kasia wstała. Nie wiem, gdzie jestem. A ja się za busem schowałem. Oh. Hello. Już myślałam, że ci jakiś karp wciągnął. Ale pięknie, co? No. Fajnie, tak wszystko zmrożone. Ale rowerzyści jeżdżą. No jakieś dwie panie przyjechały. Zrobić sobie zdjęcie. Fajnie, woda zamarzła. Wiesz co, przy brzegu, tak, przy brzegu zamarzła, ale tam dalej w głąb zbiornika nie. Po śniadanku jesteśmy, tosty zjedliśmy, idziemy na... idziemy krótki spacer zrobić. Aira sobie pobiegała, my trochę się rozruszamy. Nie, Kasiu? No. Może na te ryby jakieś diety pudełkowe będziemy organizować. Może nie będą z nas ludzie tak pizgać, że ciągle tosty jemy. Ej, no co ty, no przecież zupę jedliśmy jeszcze wczoraj. A no właśnie, zupy jeszcze no, nigdy odmiana nie było. Była, no gdzie zupa była na rybach, nigdy już właśnie, no. Także odmiana taka całkiem fajna. My się wyrabiamy coraz bardziej. No ale przymrozek jest, ale jest fajnie. Mhm. Słońce świeci, to jest ciepło. Ja centralki nie wziąłem. A dobra, idziemy tylko tutaj, będę słyszał, będzie jechało, chociaż... Nie wiem, zestawów już chyba nie przerzucamy, nie? Zostawiamy już. Nie, no jest już która? Prawie 10:00, no, myślę, że dwie godziny i mykamy. No. Macie. Wczoraj do posta robiliśmy, a tutaj Aira Rumba. Airumba. Airumba. Czyściłem wszystko. Boże, ten pies to po prostu zobaczy, no. Aira, język ci przymarznie do tego no, lodu. Nie, ty, żeby jej język nie zamarł. Gdzie tam? Słuchajcie, jest 10:00, nic się nie dzieje, więc Damian tutaj nagra wam filmik, jak rozrabia ten cały stick mix i... wrzucimy do... I potem pokażę, jak on w wodzie po prostu no, pracuje, wrzucimy nie? Do PV-ki, pokażę wam, jak się ładnie te PV-ki Hydrospola rozpuszczają. I ten stick mix fajnie się prezentuje, bo on ma taki fluokolor. Airusia, to ten sam stick mix, co zeżarłaś z pomostu. Aira zainteresowana o, bardzo. Czekaj, są te małe kulki, tych małych ja nie chcę kruszyć, tylko te większe, pokruszę na 18. Te będą na sezon, Aira odejdź. Cieseczki.
na początek sezonu. Już zielona trawka, z Wędek też już nam ten szron zszedł. Rano wyglądało fajnie, warto było wstać o tej 8, żeby to zobaczyć, bo jakbym się teraz obudziła, to już bym właśnie taki obraz zobaczyła. Pokażę wam teraz, jak pięknie się prezentuje ten Pink Floyd w PVC na dnie wody. O, zjechałbym. Wrzucę to tam. Idzie na dno. O, piękny efekt. No i do tego brakuje tylko kuleczki, jeszcze popka, żeby tam w tym całym zestawie się znalazł i czekać na rybę. No i ładnie to się rozłożyło. Także mega, takie widzicie fluo, kolory ze smakiem słodkim, bardzo fajnie się prezentują. No i jak widać było, dało nam to dwie ryby, właściwie dwa brania, jedną rybę, bo druga się spięła. No ale z mojej winy, bo poszedłem się przywitać na tamte stanowisko. No i tak to bywa. Nie zawsze śmierdziel przynosi rybę. Tego trzeba się trzymać. Słuchajcie, no i nasz pobyt nad wodą dobiegł właśnie końca. Wracamy do domu. Musimy się z wami pożegnać. No i co? Tyle właściwie. Fajnie, że udało nam się chociaż jedną rybę wyciągnąć i pokazać, ale nawet jakby jej nie druga było... Druga była spinka, także też będzie na kamerze. W każdym razie jedna ryba jest, więc jak na taki pierwszy nas w życiu zimowy wyjazd, no to super. Udany jak najbardziej. Nie zamarzliśmy, webasto dało radę nas ogrzewać. Taktyka sprawdziła się na jednym kiju. Na jednym, tak. No, no tyle. Właściwie te dwa brania, słuchajcie, miałem z jednego kija. Na tym drugim, jak założyliśmy później Pink Fruita, gdzie indziej po prostu wywieźliśmy, no to tamten nic nam nie przyniósł. Z jednej wędki mieliśmy akurat na tą kuleczkę branie i tyle. No i słuchajcie, jesteście już po świętach, bo dzisiaj wrzucamy ten film, także szczęśliwego nowego roku wam chyba życzymy tym razem. To już ostatni film w tym roku, jaki wrzuciliśmy. Kolejny w 2021, także będziemy już rok starsi. Tak, widzimy się niebawem. Dajcie łapki w górę oczywiście, subskrybujcie kanał, widzimy się na kolejnych wyprawach lub na kolejnym filmie z naszym udziałem w domu. Kiedy? Zobaczymy. Jeszcze nie wiemy. Tak. Trzymajcie się, cześć.